Siemanko wszystkim, na moim kanale w tym filmie przetestujemy sobie takie wielkie petardy. Jak widzicie, opakowanie jest naprawdę masywne w porównaniu do ręki nawet. I tak, to są petardki Match Thunder KZ0212. Rok produkcji, są to naprawdę mega starocie, bo to jest z maja 2010 roku. Było data przydatności jakby była do 2015 roku, więc no już mają kupę lat. Nawet nie wiem szczerze, jaki to jest importer. Jak ktoś wie, to może napisać. Wydaje mi się, że jakaś Panta czy coś takiego. Albo klasek, ewentualnie klasek. I tak, ja je dorwałem prywatnie. Nie wiem, gdzie jeszcze dostaniecie, już raczej nigdzie. Tak wygląda pojedyncza petarda. Tak fajnie się prezentuje. Zobaczcie, jak to wygląda. Oczywiście na siareczkę. Tutaj macie ląd. No i co? Co ja wam mogę powiedzieć? Ile będą kosztowały, za tyle je bierzcie, bo jest to naprawdę mega, mega zabytek. Także, no chyba, że ktoś stówę by nie wołał za paczkę, to nie? Ale tak, to są naprawdę warte ceny, myślę. Tyle, ile ja za nie dałem. 35 zł. Także tak. No i dobra, odpalamy sobie tą petardkę, tylko muszę znaleźć zapalniczkę. Nie wiem, czy plazmówką się da radę ją odpalić, ale zobaczymy. Pamiętajcie o trwającym konkursie u mnie na kanale. Kurde, plazmówką to jest jednak ciężko. Patrzcie, jakie skubane. O, udało się. No i teraz pomalutku będzie musi do lądu dojść. Ale są mocne. Jaką ja falę poczułem. O panie. Co to było? O, się rozwaliło tego pieńka. O panie. O panie, dobra, tak sobie teraz położymy, może go rozwalę jeszcze bardziej. Pamiętajcie, zawsze odpalajcie nie od strony tego lądu wystającego tutaj, tylko od tej strony. O, pali się, nie będę jej dotykał, już jak się pali. Nigdy jej nie rzucajcie, bo ona ma takie zatyki. O, dopiero ląd się zapalił. Myślałem, że będzie fail, a mają tak długi czas palenia. O panie. O panie. Patrzcie, jak zryło to w ogóle. To jest całe pokruszone. O kurde. No petardy mega mocne, powiem wam szczerze, no ogromne, dlatego nie trzymajcie ich nigdy podpalonych w ręce. Zobaczymy, czy palą się w wodzie, wątpię, ale jak odpalę od strony lądu, czego nigdy nie róbcie, nigdy, bo to wtedy szybciej wybucha. Chwila. O, trafiłem. Pali się, pali się, pali się. O panie, o panie, ale to ma moc, stare petardy, 2010 rok, no walą srogo, walą srogo. Ej, patrzcie w ogóle, o kurde, gips musiał chyba przebić, albo kawałek jakiegoś odłamku, przebić opakowanie, które leżało obok tego, bo patrzcie, jakie tu dziury zrobiło, no nie chciałbym dostać takim odłamem, albo takim kawałkiem czegoś, naprawdę bym nie chciał. O panie, dobra, porównamy sobie. Tu jest stary szarak, tu jest nowy jakiś super bęgier od Maxema. Tu jest stary szaraczek od Wupek. Oryginalny, nie ta podróbka. No może tego damy sobie dalej, bo jak to rozwali, to przecież... No i zobaczymy sobie tutaj. Uciekam od tego jak najdalej. Ale ma długi czas palenia. To na spokojnie się ucieknie.
No. Wali srogo. Tymi liściami trochę ciszej. Ale... O kurde! Patrzcie, tutaj był szarak. Tutaj był ten super banger i on poszedł w ogóle, bardziej siła poszła w ziemię. Bo tu zrobiło taką dziurę. Patrzcie. Nie wiem, czy to widać na kamerze, ale tu zrobił takie wgłębienie, patrzcie. O. Jakby taki krater, a tutaj po szaraku nic. Czyli siła musiała bardzo pójść w ziemię. Dlatego nie rozwaliło jakoś mega mocno dookoła, tylko właśnie rozwaliło bardziej w dół. O panie, patrzcie jakie odłamki. Patrzcie, no czymś takim dostać w głowę, w oko, w cokolwiek. No nie chciałbym nawet w nogę. Kiedyś dostałem, powiem wam, boli jak cholera. Także jeżeli trafią wam się te petardy, kupujcie, bo są naprawdę mega, 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 mega mocne. Moja ocena dla nich to jest 10 na 10, za tą cenę brałbym ile wlezie. Szkoda, że już więcej niestety ich się nie kupi. Także jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę, subik, dzwoneczek mile widziany i widzimy się w kolejnych filmach. Na razie, siemka.